W tym filmiku wracam do tematu instrumentu Hybrid, który jest dostępny z klawiaturą Akai MPK Mini. Pokazałem, w jaki sposób skonfigurować klawiaturkę do pracy z programem, dzięki czemu łatwo będzie sterować poziomem poszczególnych oscylatorów. Pokazałem, w jaki sposób można zmieniać ustawienia oscylatorów i z domyślnego brzmienia pokazałem, jak uzyskać własny instrument. Zachęcam do eksperymentu z dźwiękiem, do tworzenia własnych brzmień i do poszukiwania własnego brzmienia. Warto efekt swojej pracy zapisać. W momencie, w którym poświęci się jakiś czas już na stworzenie brzmienia i chce się je zachować na przyszłość, korzystamy z funkcji Save. W tym wypadku wpisujemy jakąś nazwę, zapisujemy. Niestety próba zapisania w folderze, który przez Windows jest zastrzeżony jako tylko do odczytu albo jako folder ukryty, kończy się pojawieniem takiego oto komunikatu. Ale wówczas trzeba z całą świadomością zgodzić się na zaistniałą sytuację i uda się takie ustawienia zapisać. Program Hybrid umożliwia zabawę nie tylko z kształtowaniem brzmienia, ale również z kształtowaniem. Ma wbudowany sequencer, czyli narzędzie do tworzenia własnych, krótkich fraz. I teraz pokażę, w jaki sposób to działa. W tym celu, ponieważ program Hybrid składa się z dwóch instrumentów, ja w poprzedniej wersji brzmienie tych instrumentów rozrzuciłem na kanał lewy i kanał prawy, ale dla prostszego wyjaśnienia, oba te instrumenty sprowadzę do brzmienia mniej więcej po środku i instrument B wyciszę i przejdę teraz do eksperymentów z sekwencerem, który na razie będzie dotyczył tylko instrumentu A. Po kliknięciu tutaj Show Sequencer A Page, tego oto przycisku, przechodzę do ustawienia sequencera. Sequencer na razie jest wyłączony. Posiada on tutaj kilka opcji. Przejdźmy do opcji Step Sequencer. I dzięki temu sequencer się uruchomił. Tylko że na razie nic nie słychać, ale za chwileczkę i z tym sobie poradzimy. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne tutaj elementy tego sequencera są na szaro. Jeżeli kliknę tutaj ten element, widzę przesuwającą się kropkę. I mogę poszczególne elementy sequencera uaktywnić. Mogę zmienić również rate, czyli szybkość tutaj tego sequencera. Mogę regulować tutaj czas trwania, czyli punkt restart, który nastąpi t
Tego pokrętła akurat nie mam opanowanego chwilowo. Warto pokręcić każdym z pokręteł i sprawdzić, w jaki sposób wpłynie to na zmianę tutaj wzorku. Jeżeli teraz uruchomię program B, dla którego sequencer jest wyłączony, to uzyskam nałożenie na siebie dwóch instrumentów, z których jeden po wciśnięciu klawisza będzie powtarzany w sekwencji, a drugi... Jak widzimy, instrument B jest odtwarzany w trybie wciśniętego klawisza. Instrument A odgrywany jest w zaprogramowanej sekwencji. Ale to nie koniec jeszcze możliwości. Oczywiście zawartość sekwensera części A można bez trudu tutaj skopiować do części B i wówczas cała mozolna praca, którą tutaj wykonaliśmy, zostanie przeniesiona do części B i nie będziemy musieli zaczynać od początku. Możemy wykorzystać również gotowe frazy, które wybieramy spośród gotowych fraz tutaj. Wyłączyłem brzmienie instrumentu B, dzięki czemu przesłuchujemy tylko działanie gotowych fraz. Oczywiście możemy tutaj zaimportować własną frazę. W poszukiwaniu własnego brzmienia można skorzystać jeszcze z ustawień, które są dostępne dla obu części, ale o tym może kiedy indziej, zwłaszcza że, prawdę mówiąc, niespecjalnie tutaj się w to zagłębiałem. Warto poszczególne zmiany testować na przykład na jednym oscylatorze i w tym celu warto za pomocą pokręteł na klawiaturze ustawić sobie jeden oscylator, bo wówczas o wiele lepiej słychać, w jaki sposób zmiana jakiegoś parametru wpływa na brzmienie. Mamy tutaj też zakładkę brzmień i zakładkę efektów i mamy tutaj dostępne na przykład pogłos. Proszę posłuchać, jak instrument brzmi bez pogłosu. A jak z pogłosem? Teoretycznie widzę, że można by to ustawiać ilość tego pogłosu, ale to akurat nie tutaj. Tutaj możemy tego pogłosu dodać więcej lub mniej. Jak widać, można dodać dwa efekty. Efekty można włączać lub wyłączać. Efekt delay najlepiej słychać na instrumencie, który nie ma podłączonego sequencera. Poeksperymentujmy w takim razie na instrumencie B. Słychać pojawianie się efektu delay. Można go wyłączyć. Bez efektu delay, z efektem delay. Jest taki efekt po puszczeniu klawisza. Słychać efekt tak jakby piłeczki ping-pongowej. I
ten sposób ostatecznie uzyskaliśmy tego typu instrument, który za naciśnięciem jednego klawisza odgrywa całą sekwencję. I mamy oryginalne brzmienie, które możemy wykorzystać w swojej kompozycji. Jeżeli natomiast efekt się nie podoba, no cóż, trzeba pracować dalej, aż do uzyskania efektu, który będzie się podobał. Jeżeli natomiast ktoś nie czuje w sobie powołania do sound designu, warto korzystać z gotowych ustawień, które dostarcza producent oprogramowania. Po kliknięciu tutaj w ten pasek uzyskujemy widok dostępnych grup i w każdej z tych grup mamy dostępne ustawienia. Zaznaczam, że oczywiście, jeżeli wyjdziemy teraz z tych ustawień, to wszelkie wprowadzone zmiany utracimy, dlatego warto te zmiany zapisać. W tym wypadku dostałem podwójne ostrzeżenie, nie tylko o zapisie w zastrzeżonym katalogu, ale również o nadpisaniu pliku. Ale ustawienia te już są bezpieczne, zostały zachowane i będzie można do nich wrócić. Załadowanie nowego programu powoduje wykasowanie poprzednich ustawień. Tak brzmi dostarczony z programem preset. Oczywiście na pierwszy rzut oka trudno odgadnąć, w jaki sposób został on stworzony, ale można go troszeczkę obadać poprzez zastosowanie wyciszenia poszczególnych oscylatorów. Jak widać, ten program używa obydwu instrumentów, tak więc ja wyciszam teraz zupełnie instrument B i tak brzmi instrument A. Teraz wyciszę do zera instrument A i I tak brzmi instrument B. Instrument A. Instrument B. Instrument A i B razem. Możemy przy próbie analizy tego programu wyciszać również poszczególne oscylatory. Wyciszyłem zupełnie instrument B. Tak brzmi instrument A. I warto zapamiętać przede wszystkim poziom poszczególnych oscylatorów. Wyciszam oscylator numer 1 do 0. Wyciszam oscylator numer 2 do 0. I mogę posłuchać brzmienia poszczególnych oscylatorów, jak również spróbować, zagłębiając się w ustawienia programu, spróbować przeanalizować, w jaki sposób te programy zostały stworzone i mogę tutaj poszczególne parametry próbować modyfikować, ale nie ukrywam, że jest to zadanie dosyć skomplikowane i na początku warto korzystać z gotowych ustawień. Jeżeli coś pokręciłem i ten program zupełnie przestał brzmieć, to nie trzeba się tym przejmować. Wystarczy załadować go ponownie i uzyskuję oryginalne brzmienie. Jeżeli natomiast zmodyfikowane brzmienie wydaje się być ciekawe i chcemy je zachować do przyszłego użycia, wystarczy skorzystać z funkcji Save i uzyskane brzmienie zachować. Można w tym celu wybrać jakąś niezastrzeżoną lokalizację. I w tym cyklu filmików wprowadzających do obsługi programu Hybrid
to już wszystko. Zachęcam do zabawy w tworzenie dźwięków, zachęcam do eksperymentowania i zachęcam przede wszystkim do zakupu tego urządzenia. Za tą cenę uzyskuje się naprawdę potężną zabawkę, która w połączeniu z domowym komputerem dostarcza mnóstwo radości i jest to naprawdę wspaniała zabawa. Na moim kanale można znaleźć więcej filmików, które wprowadzają w tajniki korzystania z tego urządzenia i naprawdę nie trzeba być mistrzem muzyki, nie trzeba wszystkiego wiedzieć, żeby muzyką i tworzeniem dźwięku się bawić i żeby mieć z tego mnóstwo radości. Jeżeli filmik się spodobał, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia po sobie jakiegoś śladu w postaci komentarza, łapki w górę i do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli ktoś marzył o tym, żeby tworzyć muzykę, to program Hybrid w połączeniu z programem MPC Beats i klawiaturką Akai MPK Mini dostarczy mu mnóstwo radości. Zapraszam do zabawy.